zacząłem dzisiaj jakoś tak brutalnie bez wstępu, tylko od razu od muzyczki swingowej. Godzinki, program o Biblii głównie. Tak, dla chłopaka i dziewczynki. Proszę się nie bać, proszę się nie bać. A jak tak ludzie się boją, nie trzą Biblia. Biblia, o, wyłączam. Uciekamy. Ale to jest program, w którym bawimy się razem z wami i dzisiaj możecie do nas zadzwonić, bo to jest na żywo. Słuchasz na żywo teraz, chyba że słuchasz na martwo, to już nie możesz. Ale jak na żywo, to dzwoń na enklawa.net albo na telefon 222-195-159. No ładnie, już zapamiętałeś. The Didi, Didi Zero jest pierwszy raz na czacie, mówi, że pierwszy raz nas słucha, bo nas podkrywałem. No to dobra, to zostań tu na dłużej. I pyta, w czym lubię kodzić. No więc odpowiadam, jak to słuchaczowi uprzejmym będąc, odpowiadam, że w krótkich spodenkach. A ty, Hubert, w czym lubisz kodzić? Ja lubię bez spodenek. Ja kiedyś próbowałem, ale się w ogóle skupić nie da. To co ty robisz? Nie, no tak krzesło cię drapie w tyłek wtedy, czy co? No, właśnie. I dzisiaj mogą być różne tematy, w ogóle możecie dzwonić i zmieniać, jak ktoś ma fajną przygodę, coś mu tam krzak płonący się objawił, ja bym bardzo chętnie posłuchał. Ja widzę płonący namiot, taki płonący namiot jest na stronie odwykowej w prawym rogu, wejdźcie i zobaczcie płonący namiot. No, na www.odwyk.com, jakby ktoś nie wiedział, tak. To tam jest, ale pewnie słucha stamtąd, a nie, większość ludzi, to jest program na żywo, a większość ludzi słucha, jak już to jest nagrane, to jest dziwne jakieś. Ja wymyśliłem ten program, żeby można na żywo posłuchać i pogadać, nie? Jak ktoś chce coś właśnie tam gadać, z innymi ludźmi, nie wiem, ma problem w życiu czy coś. Mało kto dzwoni z problemem, nie? No, ja pamiętam, że dzwoniły kiedyś osoby, ale wtedy to był taki czas, że jeszcze tego nie nagrywaliśmy. My nie nagrywaliśmy, ale potem ktoś zaczął nagrywać, no już teraz też nagrywałem, bo to nie ma sensu. Ale to były fajne czasy, kiedy to naprawdę było nienagrywane. No nie musimy nagrywać, ale potem ludzie ale inni nagrywają. Nie będą mogli posłuchać. Ale to i tak, wiesz, nie działa. Inni nagrywają, ludzie mają tylko świadomość, że ktoś to nagrywa, więc... No wiem. No to my dajemy słowo na przykład, że nie nagrywamy, ale nie odpowiadamy za innych, nic nie? To nie da. To... No, ale wtedy jakie były tematy... Jakie były? Super, takie życiowe, ludzie się otwierali tutaj. Jakie na przykład? Kurczę, no teraz, ej, zabij mnie. Nie pamiętam. No, nie pamiętam. To skąd wiesz, że były fajne? No bo sam dzwoniłem wtedy, siedziałem po nocach, na nocach odwykowa, to się nazywało noc odwykowa, a nie godzinki. I nie było to na pewno godzinki, bo to trwało 3-4 godziny wtedy. To już miało chyba 3 nazwy wcześniej, bo mi się, jak mi się nudzi, to ja zmieniam nazwę. No, mogę zmienić albo program, albo zajęcie, albo nazwę. To najbezpieczniej z nazwy, Marcin. No, nazwę. Bo zdecydowanie. No sorry, ja się nie nadaję do takich rzeczy. Do takich rzeczy to trzeba to być stało. Ty może coś z Korwinem masz wspólnego? On tak no, z partią mam. Robi, wiesz? No jak wiem, mu nie umie. W wyborach, to zmienia nazwę partii. No on też ma kaktus w krześle, siedzi na dupie i się wierci i ciągle coś chce robić. No, ty ja na też niego tak krytykujesz go, że on zmienia te nazwy. No bo za podobny jestem widocznie. Może. I się wydało. Agnesa na czacie forsuje temat, żebyśmy poruszyli o starym rabinie, co zaraził 14 noworodków opryszczką, ssąc im organ. What? No bo ale to pod... O czym tu rozmawiać? No, że jest taki zwyczaj podobno, że jak się obrzezuje dziecko, to starożydowskim zwyczajem trzeba mu poscać. What? No nie, poważnie ci mówię, jest taki. Nie, teraz mi wkręcacie znowu, nie? Znaczy, ja nie jestem do końca pewny. No jakaś gazeta Wolna Polska to opublikowała, więc się jak ma Polska w nazwie, to wiadomo, czego się spodziewać. Wiadomo, Polska jest najważniejsza. Polska plus Żyd to się równa potem jakieś dziwne tematy. Masakra. Nie wierzę w to. Ani trochę. No, jest to na Wikipedii, no uwierz. Ten zwyczaj. Jak on się nazywa, niech ktoś powie. Jak me... Mecica BP, czy co? Co to jest chyba jak indiańskie słowa brzmią w ogóle? Nie. Ale jaki to ma cel? Żeby co, krew odessać? No, żeby ten, jak się mówi? No to ja bym to skomentował tak, że to jest zabawne po prostu, no. No noworodkom, no, jejku, ale w tych czasach to w ogóle już ludzie są kompletnie zboczeni. Mówimy o noworodkach, a ludzie sobie nie wiem, co myślą. Ty, no ale popatrz, ale to... Kiedyś co? Pępowinę też odgryzali. Ale no. To jest facet w sumie, wiesz, gdyby to była rabinka, o, to byś mógł się pochwalić. Ja jak miałem 7 dni, to już wiesz. Ale to facet, to mi też. Ale potem przyszły taki Żyd, członek społeczności, może powiedzieć zawsze, że jak byłem mały, to jeden stary rabin mi coś robił. I no, robił. To zaszczyt. mam teraz uraz psychiczny. No, to... Nie będzie tego tematu, przepraszam. Nie. Czekaj, ale... Co? Nie, przerwa. Nie, już koniec. Koniec.
No przyszły chyba z trochę nowych ludzi, to trzeba powiedzieć, co to jest za program. A już mówiliśmy. Pyta, coś tam pyta, kim jesteście? Kim jesteście? Kto my? Ja? Martin Lechowicz. A można w Google Hubert Sylwesta. W Google można wpisać, ale Huberta dużo nie ma w Google. Właśnie co wyskoczy? Nie, jest coś tam. Tak, jakieś jest relacje z targów Hubert... motoryzacyjnych i inne dziwne rzeczy. Naprawdę? Hubert Sylwesta wpisujemy? Aż wygoogluję, na żywo, przed państwem. Prowadzący Hubert Sylwesta. No oczywiście profil na Facebooku wyskakuje. No to. I zdjęcia wszystkie. W tym jedno i z moje. Audycji, i z odwyku. Dlaczego nie, jest moje zdjęcie spalony jako Hubert Sylwesta? Co to się dzieje? Co? A co to za dziewczyna jest, co wyskakuje na trzecim miejscu jako Hubert? Ty, to nie moja. Ty to nie ja jestem. Ty byłeś nią kiedyś? Patrz, ale teraz. A ty też tu jesteś? No ty ja jestem, ja wiem. To jeszcze zdrowo, ale dziewczyna, że jest. Sylwek jest. No ciekawe tu rzeczy się dzieją, jak się wpisze Hubert Sylwesta. No i no, dużo tam nie ma, no. Okej, okay, w każdym razie wyskakuje tak. Map, Katowice, mapka CK. Mistrzu nauczaj, odwyk.com. Mistrzu nauczaj. To Hubert to jest ten gość, co jest mistrzem i nauczę. O już. Tak. Nie no. Mówcie na mnie, rabi. Ale może. Coś tam z czata pyta, kim są słuchacze. No to już każdy musi powiedzieć. Większość ludzi, znaczy nie ma tu jakiejś stałej grupy. To nie jest jednorodna grupa fanatyków, co niektórzy właśnie, się spodziewają. Nie mamy jednorodności, musimy sektę założyć. No właśnie, niestety to nie jest sekta, dlatego nie da się powiedzieć, kim są ci ludzie. Ja chciałem zacząć zbierać składki. Każdy z innej bajki. No, także jak ktoś się spodziewa odpowiedzi na przykład katolikami, protestantami, świadkami Jehowy, to nie będzie czegoś takiego, bo nie ma po prostu. To... Za prosto by było. No. Nudno wtedy może jest. Może wyznawcami. Ja strasznie nie lubię, jak ktoś mi mówi, kim jest. Ej, bo to jest, psuje całą zabawę, wiesz. Tak zacząłem z kimś gadać, a on ci mówi, jestem zielony świątkowiec. No i wszystko wierzę o nim praktycznie. No już wiadomo, nie? No. No bo widocznie wiadomo, no może ludzie się tak dostosowują do tych swoich szufladek i od razu jasne, wszystko tłumaczy. Jestem zielony. Trzy słowa, które określają Martina Lechowicza. Dawaj. Dupa, kupa, fajka. Nie wiem. Fajka, okej. Okay. Fajka się zgadza, dupa też się zgadza, ale kupa? No to kupa radości. Kupa radości. Kupa śmiechu. Nie wiem, no ale czemu trzy słowa? Nie da się tego zrobić. Trzy słowa, no nie, no czemu? Spróbujmy, czekaj, ja co bym sobie dał za trzy słowa? Jejku, ja aż nie chcę mówić na głos. No, nie ja się nie przyznam. Bóg, wolność i, Bóg, wolność i jaja. No i już. Podpisuję się pod tym. No ale to moje, ja nie twoje. Wolność, no. Ale Boga tam nie było. To w pierwszej części było. Była wolność, pierwsze słowo, jakie im przyszło do głowy? Wolność? Twórczość, zajebistość! No, no właśnie. Dobra, okej, okay. Ludzie, więc tak, jak macie coś fajnego odnośnie Boga do powiedzenia, to chodźcie tutaj, dzwońcie i powiedzcie wszystkim. Jak ktoś nie znosi Boga, to niech też powie dlaczego, bo może to innym powie, dlaczego go powinni też nie znosić. Bo by chcieli, a nie mają powodu. A jak ktoś mówi, że Bóg jest fajny i go nawet zapoznał się z nim, to też niech zadzwoni. No tak. I co jeszcze? Przypominamy numerki 222-195-159 albo enklawa.net. Tak jest. A muzyczka jest po to, żeby tak weselej się robiło. Żeby dokładnie, bo trzeba taki weselej, bo wybory będą. To będzie czas smutku i żałoby. A to nie wiem, jak Jezusa nie ma w pośród kandydatów, to mnie to nie obchodzi w ogóle. Powinny cię obchodzić, jak nie interesują się losy Polski. A Jezus by był dobrym prezydentem, myślisz, Polski? Myślę, że nie. Też myślę, że nie. Jezus byłby beznadziejnym prezydentem. No on w ogóle nie jest nacjonalistą przede wszystkim, tylko jakiś taki kosmopolityczny. Wszystkie narody porówno. W ogóle. Chyba nie przejmowałby się za bardzo patriotyzmem i takimi sprawami. W ogóle. Ludziom byłoby z tym źle. A na Ukrainie by nie wysłał broni? W ogóle by nie wysłał nigdzie żadnej broni. Jezus. Ty, no ale czekaj, fatalny. No są wybory. To co, nas to nie dotyczy? Jak wiecie, jak będzie ktoś jak Jezus, to może. Chociaż on by nie jak był. Jezus, no nie wiem. Korwin? Korwin jest jak Jezus? Nie. Z miłości przyleje bliźniemu? Nie wiem, to ja inny rodzaj miłości widocznie znam niż on. Nie, Jezus nie miał muszki, dlatego nie jest jako. Jezus nie miał muszki. Znaczy kandydat na tytuł odcinka. Jezus, no dobra, no ale jest majówka. Jest majówka, ja wam zdradzę tutaj, że ludzie się spotykają, zjeżdżają, więc może napiszcie, weźcie też na mapkę TK. Co to jest majówka? Majówka to jest takie 3 dni, to jest święto, wiesz, PRL-owskie święto pracy. Co to teraz to chyba dzień flagi, czy jakoś tak. Majówka, to w moim świecie, jak byłem mały, to było święto majowe, czyli majówka, czyli takie nabożeństwo na wolnym powietrzu w maju.
przez miesiąc. Co właśnie, miesiąc? Jakieś nabożeństwo? Katolickie, tak. Z nabożeństwem? A bo przypomnę tym ludziom, co tu pierwszy raz są, że Hubert nie jest katolikiem i nie był, i on nie ma pojęcia w ogóle o tym, co normalni ludzie obchodzą. Ale niepoważnie jest jakieś nabożeństwo w majówkę? No majowe, no, majówka. Się nie? Chodzi na nie? No, niech ktoś zadzwoni, powie. Nie wiem, ja mi się majówka kojarzy z grillem, kiełbachą. No nie było, no tam modlitwa czy coś tam było, chyba to maryjne nawet jakieś było. To jest modlitwą, no tak. No to tu jest nienormalne. No nie wiem. Ola mówi, hej, chcę słuchać godzinek na komórce, ale nic nie słyszę. To można zawsze użyć adresu, który jest na stronie enklawa.net albo odwyk.com i po prostu wbić sobie go do jakiegoś programu do słuchania. Jest taki strumień. Tak. Link tam jest, strumień się to nazywa, to wystarczy wklepać, każdy program do odtwarzania streamingu audio pójdzie. Dzisiaj nie ma wideo, dziś jest tylko audio, więc proszę nie szukać obrazu, ale czasem jest wideo. No dobra. Koniec informacji. Masz jakiś temacik? No, ja chciałem o sukcesie powiedzieć, bo jakoś dzisiaj mam, myślę o sukcesach. No już, nie wiem, wkurza mnie to, bo... A, co cię wziął na sukces? Bo jeszcze jest temat z zeszłego tygodnia, nie wiem, czy pamiętasz, o prawie. Ty, zapowiadaliśmy, że będzie jakiś temat tydzień temu? No dobra, ale o sukcesie też może być, no. Było. Nie wiem, czy to jest dobry temat, bo to takie przemyślenia czy coś. No to dawaj, to ja tutaj ewentualnie ci powiem, że się mylisz. Albo jest, ci przytaknę. Bo ludzie mają takie parcie na sukces. Co to jest sukces? To, żebyś wygrał. Ale co wygrał? Wszystko jedno, pieniądze, popularność, żeby ci się udało to, co robisz. No dobra, ale sukces, nie, no czekaj, no, ludzie, chodzi tylko o wygraną, żeby być lepszym? No tak, no jak w pracy sukces, żebyś awansował, żebyś dostał podwyżkę. Żeby nie chodzi o kasę? O kasę też, albo żebyś miał więcej kasy, żeby ci się zwróciła inwestycja. A w mediach czy tam coś, to wiadomo, wysłuchalność, a na Facebooku... Z kasą ludziom przeważnie widzę, ale albo właśnie z miłością. Nie. Kobiety to z miłością, że wiesz, ma tego księcia na Bo kiedyś tak było, ja pamiętam, że ludzie o niczym innym nie myśleli, tylko żeby kasę robić. Kasa i kasa. Ale teraz to się inaczej robi trochę, bo to nie chodzi o samą kasę, tylko o poczucie sukcesu. Ludzie mogą latać za tym sukcesem, a w ogóle nie przejmować się kasą, ale dalej latają. No, jest tak. To bardziej to jest samorealizacja, wiesz, niż sukces chyba. Jak samorealizacja? No w takim sensie, że wiesz, że czują się, realizują się w tym, co robią. Na przykład ktoś może, wiesz, prowadzić jakąś fundację charytatywną, nie? No. Zajmuje mu to kupę czasu, ale czuje się spełniony. To nie jest sukces, wiesz, chyba. Chyba to nie jest takie współczesne pojęcie sukcesu. Ja bym się kłócił, że to jest wygrana. Nie, to wiesz, sukces w takim dzisiejszym świecie to jest coś takiego, że masz dom, masz jakiś samochód, żonę, kochankę i dwójkę dzieci. I kochanka oczywiście nie może mieć okresu w tym samym czasie co żona, bo to jest szczyt głupoty. Ale to nie o to chodzi, to nie jest żaden sukces. No. Co to jest? Nie wiem, to jest jakieś tam wyobrażenie życia, które masz, bo no nie mi wiem, chodzi o to ściganie się o lepsze rzeczy. Rozmawiamy o wyobrażeniu tym, które jest dzisiaj, czy rozmawiamy dzisiaj. O definicji jakiejś, wiesz, bo na przykład Korwin czepia się ludzi i mówi do nich, że są debilami, jak oni się obrażają, to on mówi, że to jest termin medyczny. No to ja ci mówię, że sukces w dzisiejszym świecie to jest sukces, ludzie jak słyszą sukces, to myślą, wiesz, kariera, kasa, nie myślą o wygranej. Wydaje mi się, że dzisiaj ale realizacja... Ale nie chodzi o to, co myślą. Co ty to tak jakoś rozumowo? Bo mi chodzi... To nie jest rozumowa sprawa. Chciałeś podzielić przemyśleniami, ja się nie zgodziłem i co? I ci nie pasuje, co? Nie o to mi chodzi w ogóle, bo nie chodzi o to, żeby to jakoś rozpatrywać rozumowo i logicznie, tylko ludzie dążą do czegoś nie dlatego, że im się to z poglądami zgadza, czy tam przemyśleli to, tylko że tak czują, naczuja, po prostu latają za sukcesem. Na przykład, jak prowadzimy se godzinki, to nie myślisz, że chciałbyś większą słuchalność? Nie. No ja się też nie. Ale normalny człowiek tak robi. No, na przykład jak jest człowiek w Radiu Enklawa i on prowadzi audycję, no to on by chciał, żeby go tam słuchało 500 000 ludzi oczywiście. Tak, mu chyba zawału. No tak, jak słucha 10, to jest w ogóle tragedia, bo to mi się wtedy chce, bo wtedy się skumpluje z tymi 10 osobami, się będę przejmował. No i właśnie też, jak zauważyłem, jak zacząłem komiks robić, to dostałem jeden komentarz, gość napisał, ale jakiś kompletnie nieznany, jeszcze gdzieś tam ze świata szerokiego. Napisał jeden komentarz. Mnie to taką dało satysfakcję, że obcy człowiek chce przyszedł znikąd i jako jedyny chyba zobaczył ten komiks i to mi się w pale nie mieści. Jak jedna osoba potrafi ci nagle dać radochy, kiedy wcześniej tam jakieś tysiące, setki tysięcy ludzi były. Ja pamiętam, jak nagrywałem odcinki offline, to póki było tych komentarzy mało, to czułem więź z tymi ludźmi, nie? Już tak, że kurczę, rozmawiałeś z nimi wszystkimi, to było takie fajne.
A potem jak przychodzi, ludzie tak, wiesz, wchodzą, piszą komentarz, wychodzą i tych komentarzy jest strasznie dużo, to już się nie da, tak, takiej relacji się nie ma, no. Dużo to też niezdrowo. No, coś jest nie tak z tym dużo, to jest dziwnie. Jeśli chodzi o komentarze przynajmniej. W każdym razie takie zjawisko jest, ja mówię, że jest, twardo mówię, że jest, że się ściga wyniki, że na Facebooku jak sobie wkleisz jakieś tam przemyślenie, to się czujesz źle, jak nie będzie tam 100 lajków. Mhm. Musisz mieć te lajki i mówisz suby, dawajcie, subskrybujcie, lajkujcie. To mi o to właśnie chodzi. To jest to szukanie sukcesu, coraz większego. No być może. No i co, i ci to nie odpowiada. Chore. Ale ja pamiętam, nie, że ty też dążyłeś mi to wali mnie to. O słuchalność. Pamiętam, że... Bo ja też na to choruję, każdy na to choruje, ale to jest straszna choroba. To się trzeba leczyć. To może chodzi o ważność? Chcesz być ważny? Nie wiem, o co tu chodzi, ale mamy w sobie takie coś. To mi bardziej z ważnością się kojarzy. Wiesz, taki, że ktoś szuka prestiżu, że chce wygrać, żeby, wiesz, być najlepszy, nie? Żeby mnie ludzie doceniali, żeby mówić, że jestem ważny. No dobra, ale tak czy inaczej, czy uważasz, że to jest normalne i nie, że to ważność, jest fajne? Nie, ważność? Nie wiem, to latanie z lajkami i tak dalej. Nie, no to mówię ci, no to z chrześcijaństwem ma bardzo mało wspólnego, nie? Dlaczego mało? No mało ma wspólnego w takim sensie, że no, wiesz, jeśli jesteś, dążysz do tej swojej ważności, nie? Do tego sukcesu, no to kurczę, no to tak średnio z chrześcijaństwem, co no z tym, że musisz stracić swoje życie, żeby je zyskać i takie tam. No co, masz dążyć do tego, żeby być do dupy i żeby cię nikomu się nie podobać? Z drugiej strony. To do czego masz dążyć właśnie? Może nie do swojego, wiesz, nie do... Chrześcijanin to ma być zawsze miernota, to druga skrajność jest, no. Tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że jak już szukasz jakiegoś tam splendoru, to nie dla siebie, nie? Jak nie dla siebie? A dla kogo? No zobacz, na przykład sportowiec, nie? On bierze udział w wyścigu, w jakimś tam maratonie, po to, żeby zdobyć wieniec, nie? Jaki dla wieniec? Siebie. No taki wieniec dolary, wygrany na olimpiadzie, miliony, nie? Samochód. Korony, medal złoty, nie? A jak masz chrześcijanina, emeryturę. To on przeważnie walczy po to, żeby, czy tam walczy, no nie walczy, tylko żyje po to, żeby nie zdobyć takiego wieńca, wiesz, takiego chwały, nie, że tam zdobywasz ten wieniec i wow, ludzie cię chwalą, tylko po to, żeby, wiesz, podobać się Bogu, nie, żeby to Bogu dać tą jakby koronę, tam, tą, ten wieniec. Tak, ja wiem, każdy zna tą teorię, tylko ja o praktyce teraz mówię. No nie wiem, no z praktycznego punktu widzenia to nie wiem, no to też tak chyba jest, nie? Czy nie? To ja nie wiem, jak byłem w kościołach różnych, to tam są takie grupy, jak oni to nazywają, grupy uwielbieniowe, a tak naprawdę chodzi o tych ludzi, co grają na gitarze okay. I śpiewają, nie? I tam widzę właśnie dwie skrajności. Albo to są ludzie, co inspirują do bycia zawodowym muzykiem, i to przeważnie dziewczyny tak mają, nie? Jakieś tam Natalie Kukulskie, inne, nie wiem, potem są, no nie? Albo to są z drugiej strony ludzie, którzy kompletnie się nie starają i bierze się pierwszych z brzegu i mówi im się, że cudownie było za każdym razem i ten... I wychodzi taka totalna miernota. I wychodzi albo wyścig szczurów, albo miernota. No ja okay. Sobie myślę, że może by to jakieś zdrowsze podejście się dało zrobić do życia w ogóle. I nie wiem, jakie by to miało być. Znaczy, ja wiem, no, ale nie wiem, jakie wy myślicie, że powinno być. Jakie ty byś miał podejście, gdybyś grał w zespole, w kościele i śpiewał piosenki, że tam, kiedy ranne wstają zorze? No to ja może powiem ze swojego podwórka, nie? Opowiadaj. To może o programowaniu powiem to coś. O. No to nie to samo, co kiedy ranne wstają zorze, ale nie? Nie? No bo nie umiem się wczuć w ranne. Programujesz dla Jezusa, rozumiem. No właśnie nie. Wiesz, to jest taka... No to dla kogo? To po co? Dla siebie, bo lubię i przy okazji, wiesz, dla mam sobie kasę, nie? Teraz na nie programuję jakoś specjalnie dużo. Ale chodzi mi o to, że jak programujesz, to robisz to dla siebie, bo to lubisz. Jesteś w tym, starasz się być jak najlepszy, bo sprawia ci to przyjemność. No i kurczę, no nie ma w tym jakichś, nie wiem, ukrytych, że tak powiem, intencji. Bo nie masz okazji. Jak ja kiedyś, czemu? No patrz, zanim te piosenki moje dużo więcej tam ludzi poznało, to ja robiłem podcasty tak, jak to teraz robię i w którymś momencie zacząłem sobie grać na gitarze z nudów. Po pierwsze, bo to jest dlatego, że lubię. No. I tylko dlatego, nic więcej. Okay. I w którymś momencie tam zrobiłem balladę o śpiącym programiście czy tam kimś innym. Smutnym. Nie? I to się zaczęło nagle, jebut, 70 tysięcy ludzi słuchało z dnia na dzień. Nie wiem dlaczego, może fajna dla kogoś była. Nie? A potem następne zrobiłem piosenki i doszło w końcu do jakichś tam miliona. I wtedy nagle zmieniło się całe podejście. I może dlatego, że miałem już okazję robić
z innego powodu niż tylko dla własnej przyjemności. I ta przyjemność zaczęła się zmniejszać i zaczęła wyparowywać, bo już coraz bardziej zaczęła mnie cisnąć, mnie zaczęła ta chęć zdobywania statystyk coraz lepszych i bycia bardziej znanym, żeby ta piosenka się udała, bo się poprzednie też udały i głupio by było, żeby się nie udała. No i się tak właśnie może to jest dobre słowo, że się tak bardzo przejmowałem, czy się uda, czy się nie uda, że w ogóle zapomniałem, że na początku ja to nagrywasz. No wiem, trochę tak, że na początku w ogóle to robiłem tylko dla przyjemności i koniec. I to mi dało taki luz, którego ciężko potem odzyskać. I wiesz co, to może to chodzi o to myślenie, czy się uda, czy się nie uda, bo jak na przykład do szkoły se chodzisz, czy coś, to te oceny są odpowiednikiem takiego sukcesu. No tak, jak przestajesz się uczyć dla nauki, to, tak, to uczysz się dla ocen. No właśnie, to bo wszyscy to już... No zgadzam się z tobą, ja tak miałem też z nagrywaniem, że... A w pracy co, nie? To samo. Jak masz obsługiwać klienta, to kto się przejmuje, że po prostu lubi ludzi? No nie, że szef go opieprzy, albo że coś tam. W pracy tam, też tak jest, nie? Wiesz, na przykład ty byś, wiesz o tym, że możesz to zrobić lepiej, nie? Ale na przykład ktoś tam chce inaczej, gorzej często niż ty byś to zrobił. No i ty dla świętego spokoju to robisz, bo mówisz, no kurczę, płaci ci, wiesz, on sobie wymyślił, no to robisz tak. No, no. To głupie jest, nie sprawia ci to przyjemności. No, to dlaczego robisz to, bo musisz. Teraz programujesz? Co, teraz nie programuję praktycznie, więc tutaj może na ten temat się nie wypowiem, ale wiem o co chodzi, bo na przykład jak nagrywałem odcinki, to było tak, że w pewnym momencie złapałem się na tym, że już nie nagrywam tylko dlatego, że nagrywam, tylko głównym czynnikiem jakimś właśnie było to, ile będzie komentarzy, no, czy ludzie, właśnie, wiesz, ludziom się to spodoba, czy się nie spodoba. To mnie stresowało, nie? Znaczy, my jesteśmy chorzy wszyscy, to jest chore, no to jest chore, bo my sobie odbieramy sami przyjemność robienia tego, co robimy. Czekaj, no i wiesz, co mnie uwolniło? Jak zobaczyłem, że tak naprawdę mam z tym problem, nie? No. To wystarczyło i nagrać jeden odcinek bez montażu. I byłem wolny ponownie. Jak bo wiesz, się stresowałem. Trzeba tam... spieprzyć coś, tak? Tak, trzeba spieprzyć. Po prostu trzeba spieprzyć, nie? O, ja się zgadzam. Dokładnie. Weź coś spieprz, nie przejmuj się, wypuść tam jakieś pierdoły. Ja też tak robiłem. Nie, bo wiesz, na początku zaczęło nagrywać, nie? To było tak. Nagrywam, wycinam każde zająknięcie, nagrywania na żywo, zapomnij w ogóle, żeby coś takiego robić. Wiesz, wycinasz wszystko, co tylko i wyłącznie może komuś przeszkadzać i tłumaczysz to sobie w ten sposób, że robisz to dla ludzi. Tak sobie to tłumaczysz tak, na początku. No bo tak. Robię to dla ludzi, ponieważ ja chcę, żeby oni mieli dobrą jakość dźwięku, tak? I dlatego poświęcam 3 godziny na wycinanie jakichś No, a tak naprawdę dlaczego? A robisz? Tak naprawdę robisz to dla siebie, żeby oni cię dobrze widzieli, tak, wiesz, właśnie jest, dla tego splendoru. Boisz tego, tak, a potem czytasz komentarze i widzisz, że tam mówią, o, jakie dobre nagranie, ale mądre i tak dalej, nie? Bo nie, nie było żadne nikt cię nie krytykuje, nie? Jak złapałem się na tym, że tak naprawdę to nie chodzi o tych ludzi, tylko wiesz, mi to sprawia jakąś tam satysfakcję, nie? Jesteśmy wszyscy chorzy, ja tak... No to nagrałem sobie odcinek taki bez montażu. I wszedł kudłaty. Zdrastujcie, ribiata. A dlaczego cię tak długo nie było? Szlajałeś się z wilkami? Ja wiem, dlaczego kudłatego nie było. Dlaczego? Ja mi go brakuje. Bo on jest motocyklistą teraz. No jeździ z ruskimi, no. Nie, zdałem prawo jazdy. On zdał prawo jazdy i dołączył się do nocnych wilków. Tak? Szedłem sobie spieprzyć, bo tak gadacie 23 minuty z godzinki i jeszcze nikt nie zadzwonił. No, właśnie. To jak ja nie zadzwonię, to nikt nie zadzwoni. No i słusznie mówisz, właśnie. Się ludzie boją. To jest tak, z tym, ja jestem świeżo po egzaminie, to ja wiem coś o tym, jak człowiek jest na egzaminie, to jeździ zupełnie inaczej niż normalnie. I to gorzej wychodzi. Kudłaty, powiedz mi, czy jak byłeś na egzaminie, czy latała ci, bo inaczej, pewnie duża część z was, kto tego słucha, była na egzaminie kategorii B, czyli na samochód osobowy. Prawo jazdy, tak? Tak. Pewnie pamiętacie, jak latała wam noga na sprzęgle, nie? Co robiła? Ja nie wiem. Ze stresu. Z każdym, z którym rozmawiam, każdemu lata noga na sprzęgle. Jak to noga? Mnie latała noga na sprzęgle na kategorię B. To sprzęgło było jakieś dziwne. Skrzypiało, jak stare drzwi od stodoły. Czemu ma latać noga na sprzęgle? No lata ci ze stresu. Ale jak lata? Ale ludzie się stresują na egzaminie, no. Co no znaczy, nawet że ja lata? Się stresowałem. Ja jak wygląda stres na kategorii A? Jak wygląda taki stres? No lata lewa ręka na sprzęgle pewnie. W ogóle nic nie lata. Nie, nic nie lata. A nie ma co tam latać. No bo to, że ci nie lata, co ty? To jest taka przyjemność, że już nie myślisz o błędach. Paradoksalnie, jak siadasz na motocykl, to się bardzo uspokajasz na tym egzaminie. No ja tak mam na motorze. Się ale bardziej, nie doszedłem się do bardziej na tym egzaminie stresowałem, niż jak pierwszy raz w życiu motocyklem jechałem.
A to czy nie był ten moment, jak kupiłeś ode mnie i pojechałeś do Warszawy? Tak, to ja się wtedy w ogóle nie stresowałem. No trudno się dziwić, że się stresowałeś, jak pierwszy raz wsiadłeś na motor i pojechałeś z Lubina do Warszawy. No właśnie wtedy się nie stresowałem. Ucząc się. Dużo bardziej się stresowałem na egzaminie. Ludzie. Bo na egzaminie cię nie sprawdzają. To jest to, czy ty umiesz jeździć, to jest ostatnia rzecz, która ich interesuje. Dokładnie. Nie chcą cię tylko uwalić. Ale ja akurat miałem fajną... Kobietę egzaminowała, co ciekawe, się rzadko zdarza. Fajna egzaminatorka była. Dobra, ale ja chciałem przypomnieć, że to są godzinki odwykowe i tu właśnie no to ja gadamy teoretycznie o Bogu, coś miało być trochę jakby. Nie, ja się wstrzelam w temat stresu i tego, i robienia dla kogoś pod publikę. No to taki był temat. Dawaj, to wstrzelaj. To teraz można, co można? No nie, no tak dzwonię, bo macie akurat taką posłuchę, to zadzwoniłem. Majówka jest, ciepło jest, dlatego... Jadę do Gołdapi na majówkę. Jakby ktoś był w Gołdapi, to niech przyjdzie, niech się odezwie. Gołdaty, powiedz mu, że majówka to jest nabożeństwo majowe. Jest? Chodziłeś na jakieś nabożeństwo? Nigdy w życiu. Martin, ty. Ja wpiszę w Google. W Google wszystko wiedzące jest. Dla mnie majówka to zawsze było... Piwo, grill, impreza. No. A Mikołajki to co to było? Mikołajki? Prezent. Pomorskie. Jest takie miejscowość. Właśnie, jest taka miejscowość. No i to jest ten. I majówka nagle... wszystko się zmienia. Ja już nie rozumiem. Co jesteś starej daty. Aż dwie osoby naraz się to powiedziały w tym samym czasie. Albo jakby to powiedział Hubert, tylko że nie powie, bo ja powiem... Martin. No ja chciałem powiedzieć... Coś tu śmierdzi trumną. Na Wikipedii jest hasło nabożeństwo majowe i tam od razu jest napisane pogrubionym tekstem nabożeństwo majowe zwane potocznie majówką. Ja tak w życiu jak kudłaty nie mówiłem. W życiu. Parę odcinków temu. Dobra, nieważne. Na majówce odmawia się litanię loretańską. Już myślałem, że lorem ipsum. Tak, litanię lorem ipsum. Nie wiem, co to jest za litania. Ale ja pierwsze słyszę, że to są jakieś nabożeństwa majowe. No widzisz, a nie uczyłeś się z Wikipedii, tylko do głupiej szkoły chodziłeś. No chodziłem, każdy chodził do głupiej szkoły. I nic nie wiesz przez to. No było czytać Wikipedii. No. W sumie to by był ciekawy eksperyment, jakby tak przez rok dzieci zamiast do szkoły to wysłać do Wikipedii i mają tylko siedzieć 3 godziny dziennie i czytać Wikipedię. Kudłaty, a jak jedziesz motocyklem, to gadasz z Bogiem? No czasem gadam, ale to tak jak gdzieś dalej o jadę. O czym gadacie? Ale to różnie, zależy droga. Co się akurat... Czemu ta benzyna jest taka droga? Zależy co się akurat dzieje. Jak gdzieś dalszą drogę, no to że, ej, ale ja bym chciał dojechać, nie? Już tu gaźnik czyściłem, tu już mi olej uciekł, to już może starczy na dzisiaj. Ty, a jak... A narzekasz do Boga? Tak w ogóle? Tak rzadko. Ja tak specjalnie nie narzekam. Pada deszcz, marudzę. Świeci słońce, marudzę. Nie, ja na deszcz nie narzekam, nie marudzę. Jak się narzeka? Ja co najwyżej marudzę, że czemu ja sobie kupiłem kask bez blendy, ale jak świeci słońce. To na sam na siebie narzekam. Aha. To do Boga to ja nie wiem, na co narzekać, że co. Czemu ja się w tej Polsce urodziłem? A skąd taki temat? Czemu narzekać? Bo to on się urodził w Polsce. No na to nie miałem wpływu. No, no to nikt chciałbyś nie urodzić miał. To mogę narzekać. No to ty byś nie chciał? Nie. Dlaczego nie? Tyle możliwości na świecie. Urodzić ewentualnie za granicą. Somalia na przykład. Anglojęzycznym, żeby Bangladesz. Być speakerem angielskiego. To tak. Nie, wiesz, to jest głupi pomysł, bo angielskiego to się łatwo nauczyć, ale jak się nauczysz ruskiego, jak znasz tylko angielski? Tego się nauczysz, bo dla Polaka ruskiego się nauczyć to jest nic. A dla Anglika to dajże spokój. Nie, po co się uczy ruskiego? Wolałbym angielskiego. Bo teraz możesz znać 3 języki łatwo, a jak się urodzisz w Anglii, to możesz znać jeden i koniec swoich uczysz się rosyjskiego? Ja już umiem rosyjski, każdy umie rosyjski. Jak w Polsce mieszkam. To mi się wydaje, wiesz, to tak Cejrowski. No to drze się do ludzi, zaproś tu mówi wyraźnie i wydaje mu się, że zna rosyjski. No to daj, zaprośmy kogoś po rusku. Ja nie umiem. I będziemy gadać. Jesteś stary, może jeszcze ci uczyć rosyjski. Każdy umie po rusku. Jak znasz polski, to znasz ruski. To jest kwestia, ja wiem, 2 tygodni tylko osłuchania się i rozumiesz. Znaczy oni siebie nie zrozumieją, ale ty zrozumiesz, co mówią. Karuszo skazał. Ty masz chyba jakiś talent, Martin. Tak nie ale każdy Polak rozumiał ruskiego, no jak ja nie była Polska za Hubert, ty ma antytalent. Jak byliśmy bo nie próbowałeś. Gdzie, koło Suwałk, na Suwalszczyźnie, to ludzie nie rozumiał. To hebrajskiego można nie rozumieć, a nie takie podobne języki, no. Przecież ludzie.
typu. A jeszcze nas zjechał tutaj, nie rozumiecie głowy. Kto zjechał? Ludzie tacy teraz tępi. No dobra. Młodzież tępa. No dobra, przez te internety. Słuchajcie, a co z tym, z językami? Myślicie, że Bóg jako od chrześcijanina wymaga nauki języków? Czemu wymaga? Wymagać? No bo to się przydaje bardzo. No to co z tego, że się przydaje? Alfabet Morsa też się przydaje. Co ma wymagać? No nie wiem, potem spotykasz kogoś i nie umiesz mu wytłumaczyć, o co chodzi z tym Bogiem. No jak cię zamkną w celi, a ty nie umiesz mu alfabetem Morsa, stukając w rurę, powiedzieć Ewangelię. No to też tak można. Dobra, nie gadaj z tobą. Prawdopodobieństwo tego, że będziesz stukał w rurę, jest bardzo małe, Martin, szczególnie w twoim wieku. A wiesz, a mi jeszcze może się przydarzyć, że będę angielskiego czy tam rosyjskiego potrzebował, nie? No, myślę, że przyjadą nocne wilki. Tak, ruski to dokładnie się może przydać. Mają jechać przez Katowice? Nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi wilkami. Wyjechali już chyba, tylko drą wszyscy mordę w mediach. Już dawno pojechali, już przejechali. To jest najważniejszy temat. Tak? No to nie było o czym gadać w ogóle. Nie wiem, dobra, okej, okay, bo się tematy jaki się... Kraj, jaki kraj, taki temat? Rozmijają się. Kudłaty, dobranoc. Powiem. Ja już idę, ja tylko tak. Ale przyjdź tu kiedyś, jeszcze kiedyś przyjdź. Tak, jeszcze przyjdę. No, te, na razie te zdjęcia zrób, to są filmik zrobię fajny. Cześć, kudłaczu. Do widzenia, towarzyście. Baj, poka. Poszedł, poszedł. I tutaj wracamy do tematu tego wyścigu szczurów, czy tam latania za sukcesem. Grabik mówi tak, że Martin, no ale jak nie będzie ludziom zależeć, żeby dobrze wyszło, to nie skończy się to miernotą? I właśnie, że się skończy. No pewnie, że się skończy. A to nie chodzi o to, żeby dobrze wyszło. Ej, to mylisz pojęcia znowu, no. Czemu? Jest różnica między byciem, wiesz, profesjonalnym i uczeniem się tam tego, co tam robisz, a wyścigiem szczurów, czy sukcesem, jakimś tam dążeniem do sukcesu. No bo wyobraźcie sobie dawnych ludzi, co pisali dawniej książki. No to część z nich pisała, żeby zarobić, ale większość nie miała jak zarabiać, bo nie było ochrony praw autorskich, więc tam oni napisali, wszyscy to inni sprzedawali i tyle. Ale robili swoje, robili to dobrze. Bo dlaczego właśnie, no? Dlaczego ludzie dobrze pisali książki? Chociaż w ogóle nie zastanawiali się, czy to się sprzeda, czy się nie sprzeda, czy to jest bestseller, czy nie. Na przykład tak, Pilgrims, o. Tak, druga książka najpopularniejsza po Biblii w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy jest jakaś liczba, to nie, Pilgrim's Progress. To jest taka, takie jak takby fantastyczne trochę opowiadanie bazujące na Biblii, na tych przesłaniach z Biblii. Takie dziwne coś bardzo. Ale gość, który to napisał, pisał to w więzieniu. I to się zrobiło takie popularne. Gość nie miał najmniejszego powodu przypuszczać, że w ogóle to ktokolwiek przeczytam, że ani że to się stanie żadnym bestsellerem. On to po prostu pisał dlaczego? Z potrzeby czy z czegoś i zrobił to dobrze. Więc kupę rzeczy jest, które ludzie robią i robią to dobrze, ale nie z powodu tego, żeby to zostało wielkim sukcesem to robią. Właściwie powiem więcej. Większość rzeczy, które są fajne i ciągle używamy i przez lata są, to one nie były robione z motywacji takiej, że chcę osiągnąć sukces. Tylko, ja wiem, z jakiejś potrzeby wewnętrznej czy czego. Znaczy taka motywacja też jest zła, jeśli przynosi dobre efekty? No właśnie dobre przynosi, to jest dobra motywacja. No czekaj, ale poczekaj. Załóżmy, że ktoś... Aha, czyli chodzi... No wiem, ale są też takie sukcesy, które są zaplanowane jakby, nie? I są bardzo przydatne. A co to ma planowanie do rzeczy? No bo zobacz, na przykład podałeś przykład gościa, który pisał książkę, w ogóle najprawdopodobniej nie wiedział o tym, że odniesie sukces, nie robił tego z powodu, wiesz, wizji sukcesu, tylko robił to dla tej książki, nie? Wiesz, chciał ją napisać, chciał się czymś podzielić. Ale są na przykład jakieś rzeczy, z których dzisiaj korzystamy, nie wiem, żarówka chociażby, no, które były stricte, wiesz, ustawione sukces. Na sukces, no nie? Pod sukces, no przecież koleś wykonał 1000 prób, i dopiero tak. Sam za 1000 razem mu się udało zrobić żarówkę. No każdy inny by powiedział, mam to w dupie. No. Też prawda. No to co w związku z tym powiedzieć? Tutaj możemy, że to chyba liczy się efekt, a nie motywacja. No, ja wiem. No to tak, dobra, jeżeli chodzi o żarówkę, ale jak to działa na człowieka? Na człowieka jak działa? No takie latanie za sukcesem. No kiepsko. No też mi się tak zdaje. Ty właśnie, z nas dwóch, to ty tutaj ty prowadziłeś jakieś biznesy i dbałeś o sukcesy. No to opowiedz, jak to było. No właśnie tak, że ich teraz nie prowadzę. No dlaczego nie? Bo absorbują za bardzo. Dlatego źle jest? Tak, bo wiesz, cały czas o tym myślisz, nie? Jesteś skupiony na tym non-stop. Właśnie, wiesz, inaczej. To nie źle? Da się. No źle. Dlaczego źle? Nie warto. Nawet dla żarówki?
No zobacz, zauważ Edison, nie? Który wymyślał żarówkę. Cały czas myślał o żarówce, no stop, o niczym innym. Myślał, jak te druciki poukładać, jadł kolację, myśli, jak poukładać druciki. Idzie spać, idzie siku, myśli, jak poukładać druciki w żarówce, nie? Jak nadmuchać tą bańkę. Mhm. No i tak jest z każdym biznesem. Jeśli ktoś chce odnieść sukces w biznesie, to musi być pochłonięty w 100%. Nie ma czegoś takiego, że pracuje od godziny 8 do 16. Na taki luksus mogą sobie pozwolić tylko etatowcy. No. Dlatego tak mało zarabiają przeważnie. I co na to Bóg? Na to absorbowanie się czymś jednym. I wiesz co? I tutaj właśnie wydaje mi się, że ciężko jest właśnie dlatego bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego, bo on zupełnie gdzie indziej ma myśli, zupełnie w czym innym pokłada nadzieję, nie? Znaczy, to znaczy, że taki porządny chrześcijanin nie może robić kariery ani zostać wynalazcą, bo kurczę, wiesz co, no, powiedzi, że może być ciężko mu, no. Nie mówię, że to jest nierealne, nie? Ale może być ciężko bardzo, bo nie jesteś w stanie się skupić na tym wszystkim. Ja przypomnę, że... Olejesz, zawsze coś olejesz, no. Jest w Biblii takie dziwne, ale ciekawe rozróżnienie, takie, że można być albo z Bogiem, albo ze światem. Tak to jest nazwane, no tak. Że się jest w świecie. Albo z Bogiem. Nawet jest takie zdanie, nie wiem, kto to powiedział, czy to Jezus sam powiedział, czy kto tam inny, że... Nie, to nie Jezus, jakiś apostoł, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Zgadzam się. I to nie o to może chodzić? No na pewno, zobacz. Ja się uderzę w piersi, powiem otwarcie, słuchajcie, nie nagrywam odcinku, bo mam mniej czasu niż kiedyś, nie? I to jest związane z tym, że zawsze muszę chodzić do pracy, nie mam na to czasu, a i to jest mój wybór, nie? Wiesz, i nie da się dwóch rzeczy naraz, nie da się tego pogodzić, bo ty na przykład, Martin, ze względu na to, że podjąłeś taką bardzo trudną decyzję, że zdecydowałeś się na to, że będziesz myślał cały czas o tym, nie? Że będziesz się skupiał, wymyślał tematy, myślał o tym od rana do wieczora, a nad jakimś tematem, który nagrasz we wtorek, bo to nie jest tak, że ty siadasz we wtorek i zajmuje ci to tam powiedzmy 2 godziny nagranie, tylko to jest tak, że trzeba, wiesz, myśleć nad jakimś tematem, a tydzień czasu, trzeba go przemyśleć, no, zebrać materiały i dopiero tam się to nagrywa. No mniej więcej, się nauczyłem, że im bardziej się spinam, tym gorzej wychodzi. Nie chodzi o spinanie, chodzi o to, że masz czas na myślenie nad tym. No tak, muszę. Kiedy pracujesz 8 godzin, nie masz czasu na myślenie nad tymi tematami, one będą kiepskie. Fakt, bo w ostatniej chwili wtedy... No nie, no wiesz, nawet jak nie wiem, jakbym się dobrze przygotował do tego, to nie będzie dobre. No. Nie? Nie będzie dobre, bo ja o tym nie myślałem tyle, co ty, bo nie mam tego przemyślanego. Do końca. No, trzeba myśleć dużo. No niestety, więc nie da się dwóm panom służyć, no. Przerąbane. Przerąbane. Ja przypomnę, że słuchacie godzinki odwykowe, to sobie można dzwonić i pogadać na żywo, co sobie myślicie na ten temat. Albo można zmienić temat, a ja właśnie się przyznam, że po przeprowadzce strony odwyk.com na nowy serwer jeszcze parę rzeczy nie działa. Na przykład się okazało, że teraz nie działa ta audycja. Jak nie działa? No nie działa na stronie odwyk.com, ale można słuchać przez enklawa.net. I dlatego to jest dobry pomysł, żeby dublować zawsze wszystko, żeby zawsze było w dwóch miejscach naraz czy coś. Bo jak nie działa na odwyk.com, to działa na enklawa.net i można słuchać dalej. Ty łobuzia, ja tu się produkuję, a to nie idzie. Nie, w no świat. Działa, idzie. Tak. No. Nie jest tak źle. Ale też powiem jeszcze jedną, że żeby ktoś od razu nie popadał, wiesz, tam jakimś skrajnie, żeby się nie zwalniał z pracy. A dlaczego? Niech się zwolni. Nie właśnie, niech nie. Jedzie do Zimbabwe, nawracać murzynki. Koniecznie właśnie, bo każda rola jest potrzebna. No zobaczcie, na przykład można pracować, ja teraz potrzebuję kasę, nie? Bo mam jakieś projekty, które chcę zrobić, zrealizować. Więc potrzebuję pieniędzy, żeby je zrealizować. Będziesz kraść? No nie, no to byłaby droga na skróty. Nie? Pójdziesz do Unii Europejskiej po dotacje, znaczy. Nie, no wolę zapracować własnymi rękami. Wolę zrobić coś przydatnego. Kto tak robi w ogóle w tych czasach? Właśnie, wiesz co, jak słucham jakieś opowieści o biznesie, od facetów, to przeważnie oni opowiadają właśnie, jak ten biznes wyglądał. Jak opowiadają kobiety, to zaczyna się od tego, jak wzięły dotacje z Unii Europejskiej. Poważnie. To własnymi rękami, żeby pieniądze zaoszczędzić, to jest w ogóle jakieś staromodne, XIX-wieczne podejście. Teraz to się pożycza albo dostaje. No, no i wiecie, chodzi o taką decyzję, nie? Jeśli na przykład, nie wiem, robisz coś innego za tą kasę, nie? Może czasami po prostu trzeba pracować te 8 godzin, żeby zarobić i kupić coś, co jest potrzebne do jakiegoś dalszego projektu. To są etapy w życiu, nie? Nie każdy przecież musi nagrywać podcasty. Też prawda. No, więc wiecie, nie popadajcie w skrajności, bo tu nie o to chodzi, żeby się zwalniać z pracy. No to ja myślę... Tylko trzeba mieć świadomość tego, że no, jeśli na przykład pracujesz 8 godzin, to co robisz z tą kasą, nie? Zrobisz tą kasę i co z nią robisz? Na emeryturę idzie. No to kurde, no to słabe jest, no. No to bardzo wytłumacz to tym ludziom, co chcą na etacie siedzieć i płacić na ZUS, no. Wiem, że ja słabe. Nie płacę ZUS-u. No ja też nie płacę, wszyscy bo umiem liczyć. Kręcą ten kółka na głowie. Pytają się mnie, jak to tak? Ty faktury wystawiasz? A co z twoją emeryturą będzie? No poczekaj 20 lat, zobaczymy, co będą mówić.
No, w każdym razie, kto, które kółka kręcił na czym? W każdym razie, to niektórzy sobie tak myślą, że tak samo z Bogiem zrobią. Teraz to jest etap, że ja się puszczam na prawo i lewo i żyję sobie dla siebie, a z Bogiem sobie załatwię sprawę za 20 lat. To będzie etap. Jak będę dziadkiem moherowym, to wtedy będę chodzić do kościoła, o, może sobie na Biblię przeczytam. Dobry plan, ale się nie sprawdza przeważnie. Dlaczego? Wiesz co, bo kościół jest pełny dziadków. Osoby, które się nawracają dość wcześnie, nie? No. Kurczę, mają dużo fajniejsze życie. Jest mniej do naprawiania. Ludzie mają taki gnój w życiu potem po latach, taki syf, że prawie ciężko to odkręcić. Nie? Ja jeszcze wszystkiego nie podkręcałem, a się nawróciłem 3 lata temu. Chrześcijanie się... tam nie mają syfu, też mają syf. No nie wiem, ja widzę, że mniejszy. No też prawda, mi się też zdaje, że mniejszy, ale też jest syf. No jest, no ale to jest mniejszy syf, no inny patrz, kaliber syfu. No. No jak, no syf syfem, jakby było, tylko syf był ważny, to by się ludzie pewnie nawracali wszyscy masowo, ale widocznie chcą mieć syf, bo se chcą pożyć jak se chcą. Ale nie, oni sobie nie zdają sprawy z konsekwencji, że będzie syf. Oni, wiesz, patrzą się na to, że jest przyjemnie teraz. Bo jest przyjemnie. No, wiedzą, to tak, wiesz, żresz pączka, a konsekwencją jest to, że będziesz gruby. Nie? Gdyby no dziecko rodziło się minutę po stosunku, no to przecież nikt by nie uprawiał seksu. Minutę po stosunku. No kobiety na pewno nie. Mężczyźni to czemu nie? No i no nie, bo to potem rzuciło wody jakieś tam. Wody. Ale wiesz, po prostu nie uciekniesz, nie? Nie możesz powiedzieć, że to nie moje. No jak nie to twoje? Nie moje. No. No jak nie twoje, no zobacz, co żeś zrobił. Tym zardzewiałym sprzętem rude jest. To po... A, no, chyba, że rude. Jak rude, to moje. No w każdym razie... Ale, bo niektórzy chcą, żeby być grubi. No dobra, mogę być gruby, ale najem się tych pączków, o. I co? Warto znaczy, ja wam było? Mogę warto. Mam chcicę. Teraz? To nie ze mną, przepraszam bardzo, ja nie. Ja mam inną chcicę. Możecie mi pomóc, napisać na czacie. Z chcicą. Mam chcicę, słuchajcie, mam taką chcicę, że strasznie chcę motor, bo mi się zepsuł. Jesteś znowu o motorach. No ale ja mam nie, tak... Nie będzie, koniec tych motorów. Ja no, chcę motor. Motory dominują te audycje i nie możesz, nie będzie już tego. Patrzę, bo nie masz motoru. O rowerach, miałem, dobry. Już nic ciekawego. Dobra, jest dobry ciekawego. Wieczór. Cześć Jacek. Aha, cześć. O. To jest takie trochę... to jest takie, to jest to, co powiedziałeś przed chwilą, Hubert, i to, co Martin ci przytaknął. To jest takie stwierdzenie jakiegoś kaznodziei, albo rzeczywiście guru religijnej sekty. Jeżeli uważasz, że bez konkretnie religii, czy też systemu wierzeń pod tytułem chrześcijaństwo nie da się żyć etycznie, no to to już jest bardzo, no tak, ale powiedziałeś, że ludzie, którzy nie żyją w chrześcijaństwie, robią sobie syf w życiu. A to nie pod kątem etyczności. Ale oni robią sobie ten syf na własne życzenie, tak? Jakby no tak. Można nie być w tym systemie, który tutaj promujecie, tak? I można mieć jakieś takie wewnętrzne zasady, jakieś takie inside rules, tak? Pewnie. Które nie narobią ci syfu w życiu, a wręcz bym powiedział, że dadzą lepsze efekty niż chrześcijaństwo, w które za bardzo nikt nie wnika i go nie analizuje. Patrz, czy etyczne jest na przykład spanie z drugim facetem? Ja uważam, że jest etyczne. Jak jest. Najbardziej. Nikomu nie robisz krzywdy, tak. Nie? Możesz. Jest etyczne, ja się zgadzam. Ale w Biblii jest powiedziane z jakiegoś powodu, żeby tego nie robić. Jest. Nie? Homofobia. No i zobacz, i widzisz, i teraz masz rozjazd, nie? Ta etyka, o której ty mówisz, rozjeżdża się z Biblią. Albo na przykład etycznie no dobra, jest, ale to na czekaj, przykład, to... wiesz, brać dotacje, nie? To czekaj, to Jacek ma rację, ale że... Ale my mówimy w tym momencie, że... zaraz, ale my mówimy w tym momencie o... My mówimy w tym momencie o konsekwencjach, czy mówimy o tym, że w piśmie takim czy innym jest taki zakaz i dlatego trzeba się go stosować, nie, no bo trzeba. No syf się robi z konsekwencji. No ale jaki syf no, masz, więc... że se śpisz z facetem? Ja nie wiem, jaki tam ma być syf. No ja też właśnie nie wiem. Hubert, jaki syf jest? Nie idźmy tą drogą, panowie. No, ale nie, dokładnie, ja dokładnie taki sam. Kierunkowa. Dokładnie taki sam syf może być, jak śpisz z kobietą, nie, tak? No, a nawet jeszcze kobietą, większy, bo wiem. Tam borykasz się z konsekwencjami tak, pod tytułem dziecko jedno lub więcej. Dokładnie. Problemy generyczne możesz mieć przeróżne.
Z kobietą nie możesz mieć chorób w... Większe prawdopodobieństwo jest, że jak będziesz wkładał penisa w kał czyś, że będziesz miał... Jesteś to seks analny z kobietą też jest możliwy. Hubert, ale ty się teraz zachowujesz, jakbyś miał 19 lat. Ty wiesz, ile kobiet lubi w dupsko, że się tak wyrażę? Jesteś. Tylko dla dorosłych audycji. Z czerwonym kółkiem. Nie prowadzę statystyki. Więc to porównanie takie... To porównanie takie z kałem to absolutnie absolutnie nie trafione. Teraz to się ciekawie zrobiło. Tak, Martin, teraz się spodobało. Teraz mi się podoba. Ja w każdym razie jestem zdania, że to jest absolutnie... No dobrze, to zejdźmy z tych gejów. Czekaj, pomyślmy jakiś inny przykład. Martin, pomóż. Co? Ale ja inny nie wiem, ja się zgadzam z nim. Z etycznego punktu widzenia jest w porządku, a z biblijnego no nie. Dobry podałeś argument, tylko że wynika z niego, że to jest dokładnie tak, jak Jacek mówi, że co? Mając własne zasady, niekoniecznie zbieżne z Biblią, można mieć też się dobrze trzymać i nie mieć syfu w życiu. Możesz nawet się lepiej pomylić, ale będziesz miał syf w życiu. A dlaczego? Nie wiem, dlaczego miałoby to być. No w tym momencie to jakby skalpujesz ludzi z takiego własnego sumienia, tak? Niezależnego od jakiejkolwiek religijności. Ja nie tak? skalpuję, ja mówię, że Bóg wie lepiej. Ale ja ludzie mają sumienia, sami z siebie. No i co, i uważasz, że ich sumienie lepsze jest, tak? Od tego, co mówi znaczy, Bóg. Przede wszystkim ono jest zbieżne prawie we wszystkim. Zbieżne, no dobra, no jest. Co czyni w Biblii trochę zbędną, jeżeli chodzi o takie etyczne sprawy, bo człowiek sam z siebie dochodzi do tego i w ogóle wyczuwa w ogóle jakimś tam swoim zmysłem, sumieniem zwanym, że kradzież jest zła, no, że to jest źle robić, bo sam nie lubi, żeby go okradać. Więc mówię, no. No to jakby cała historia w ogóle ludzkości, tak, potoczyła się w tym kierunku, że no jakoś jednak, tak, to trwało to bardzo długo, tak, i wymagało wielu bóli, tak, i wielu ciężkich przepraw, ale jakoś jednak no, ludzkość doszła na swoich błędach do tego momentu, tak, kiedy uznaje się, no jakby nie żyjemy nadal w dzikim zachodzie, tak, jednostki patologiczne się gdzieś tam separuje, tak, bądź też jeszcze w niektórych krajach się je likwiduje, tak? No ja myślę, że to jest najlepszym przykładem tego, że istnieje coś takiego jak etyka uniwersalna, tak? Że tak, istnieje. Znaczy nie wiem, czy to jest akurat na to argument, że istnieje, ale tak, istnieje. No dobra, nie musimy dowodzić tego, bo... No Martin, no jest, tak? Bo no jest. W przeciwnym razie dalej byśmy mieli tutaj, tak, że tak powiem, troszeczkę kuję w zupełnie inną audycję, nadal byśmy mieli prawo prerii, tak? Prawo prerii było fajne. Nie było takie złe. No przynajmniej to jest książek Karola Maja. No. Dobra, okej, dzięki Jacek. Pozdrawiam, na razie. Tylko. Cześć. To był Jacek, prawo prerii, który często dzwoni. I dla tych, co nie znają go, to go będziecie często słuchać, jak będziecie słuchać, bo on często dzwoni. A ty też możesz często dzwonić i możesz teraz zadzwonić na przykład przez Skype za darmo w ogóle do enklawa.net albo przez telefon zwykły byle komórę 222-195-159. Agnesa na czacie mówi, że nie może być audycji Martina bez seksu i sprośności, więc ja sobie wypraszam, temat zaczął Hubert i Jacek. Ja tutaj, a ja nie... wiesz, powiedziałem okay, tu ładnie, nawet o tematach ja się trzymam, śmierdzących, można powiedzieć, normalnie, no nie trzeba od razu, nie wiem, do momentu, w którym blacha nie zaczął jechać, to było całkiem znośnie. Ale okej, okay, no zaczął, ta audycja dobrze musi mówi, być pierwszy, rację. No. Dlaczego? Okay. No bo ja nie wiem, dlaczego uważać, że to ludzie, co się akurat, co Biblii nie czytają, mają sy w życiu, bo nie o to właśnie chodziło. No dobra, chodziło, no to tylko kolejny ci przykładam, patrz, chodziło o tych, masz kobiety, nie? No. Masz kobietę, śpisz z nią i na przykład, skąd wiesz, dzisiaj w świecie moralnym jest to, skąd wiedziałeś? Że... Co? Skąd wiedziałeś? Co wiedziałeś? No skąd wiedziałeś, że mam kobietę i śpię z nią? Poczekaj, no ale w świecie podglądałeś dzisiaj nas. Jest to, o ty. Cicho bądź, daj mi skończyć. Moralne jest to, że możesz mieć, wiesz, różne partnerki, nie? Albo partnerów. Możesz ich zmieniać. No. A Biblia mówi, że to nie jest dobre, nie? No. No i co? No co? Nie widzisz rozjazdu w tym? Ja uważam, że jeśli ktoś, wiesz, na przykład miał wiele partnerek, potem ma syf w życiu, no. No to czemu ma mieć syf, dlatego że miał wiele partnerek? Bo to się wiąże z konsekwencjami.
No to problem z konsekwencjami, ale nie z samego faktu, no, że mam... No dobrze, no to jejku, no to ja, wiesz, samo skakanie z czwartego piętra ogólnie nie jest szkodliwe, dopiero jest zderzenie szkodliwe z ziemią, wiesz? No to nie, no to tak, teraz tak to już... Zgadzasz się jak z dzieckiem. To już to zajeżdża w ogóle jakimś Radiem Maryja całkiem. Nie, no przecież nie znasz ludzi, co mieli kilka tam kobiet w życiu i nic im się nie działo? No ja znam od cholery takich. No, mają bardziej skomplikowane sprawy. Okay, no to na podstawie tego, że ja też obrażają. Znam ludzi, którzy spali z trzeciego piętra i nic im się nie stało. No i co, to teraz robimy z tego regułę? Wiem, że większość ludzi akurat jak spada z tych kobiet, to im się nic nie dzieje. A najpierw dzwoni ktoś. Nie wiem, RK? RK. Czyli Remi. O! Cześć! Cześć. Dzwonię, bo tak nawiązując do dyskusji o sukcesie. No. Okay. Ja jako muzyk tam, wiadomo, po zawodowy dyplomem, mm-hmm, po szkole muzycznej, jakby tu powiedzieć, sporo obserwuję i doszedłem do takiego wniosku, że ci tacy muzycy naprawdę z najwyższej półki, mówię tutaj o tych, którymi gdzieś tam wszyscy się na świecie inspirują, mają zazwyczaj więcej pokory niż tacy uzurpatorzy, którzy, ciężko powiedzieć, którzy byliby, którzy na przykład są gwiazdami w Polsce czy w jakiejś takiej lokalnej, wiadomo, społeczności, tak można powiedzieć. Tak. Hubert, ty tam coś z nosem robisz? Nie. Myślałem, że uciekłeś, przepraszam bardzo. No. Kwestia jest taka, że dużo jest nawet w Polsce dobrych muzyków, ale ich niemanie o sobie i brak pokory to jest trochę no, zatrważające. No. I spotkałem się z takim, że z tym wielkim sukcesem światowym wiąże się, tak myślę, no, wielka pokora. Tak? Tak zauważyłem. Zauważyłem. A Jeremy Clarkson, ja na przykład, który odniósł ogromny sukces światowy, a potem dał kolesiowi w ryj za to, że przyniósł mu stek zamiast czegoś tam. Co? Ja nic nie wiem o tym. Nie słyszałem. No, zlikwidowali Top Geara, jeden z najbardziej popularnych programów motoryzacyjnych, dlatego że gość uderzył jednego z asystentów producenta za to, że mu przyniósł nie taki posiłek, jak chciał. No, ten gość był znany z arogancji, ale to nie był muzyk. O. No to się, tylko do muzyków to się ma, tak? Nie, nie wiem generalnie, to generalnie mówię o świecie jazzu i muzyki rozrywkowej i o tym, że ci naprawdę wielcy artyści no, są zupełnie innymi ludźmi niż nie chcę już po nazwiskach mówić kto z Polski i tak dalej, bo też miałem być okazję na próbach paru gwiazd polskich i po prostu wizerunek taki sceniczny, tak jak ludzie postrzegają, a to, co jest w rzeczywistości, to no to jest zupełnie inaczej. I to tak się gdzieś tam może... Nergal na co dzień nie je kotów. Ale może to nie jest kwestia tej sławy akurat, tylko że jedni są wychowani w jakiejś takiej, nie wiem, w inny sposób, a inni w inny sposób. Ja myślę, że to może być kwestia kompleksów. No może. Polacy często mają kompleksy. Tak. I nawet będąc teraz za granicą widzę taką zupełnie inną mentalność i zupełnie inne podejście do tego, co się robi. I to może jest też taka kwestia, że nie ma takiego ścigania się ze sobą, tak w środowisku muzyków, ale jest bardziej taka życzliwa atmosfera i to po prostu, że się robi coś wspólnie. No bo jazz jest taki fajny, jazz jest taki życzliwy, no to jest taki rodzaj muzyki. Filharmonii to już inna jest, tam już wszyscy mają kije w dupie, tam się nie ma, że luz. Tak, ale spotkałem się nawet w Polsce w środowisku tutaj swoich znajomych z różnymi dziwnymi sytuacjami i często też mi się obrywało, można powiedzieć, za to, że ktoś miał jakiś problem ze mną. I to jest bardzo powszechne, także no, skąd to się bierze? No, myślę chyba, że z kompleksów i to jest taka... No. Dobra, dzięki za telefon. W sumie nie siedzę w środowisku, także nie wiedziałem. Jak? Jesteś muzykiem. Ja nie jestem muzyk, jaki ja jestem muzyk, jestem bardziej muzyk, co to w ogóle, gdzie mi tam do tych szczytów,
Ja ledwo gram na gitarze. No. Chyba każdy chciałby tak ledwo grać na gitarze jak ty. Nie wątpię, naprawdę słabo gram. Ja po prostu czuję dobrze może gitarę, bo długo. Może ja cię chwalę za bardzo, dlatego że ja miałem taki problem, że jak były zajęcia muzyczne, to tam było takie coś, że trzeba było klaskać, tak. Trzeba było wyklaskiwać rytm. I co to ja się patrzyłem na dzieci obok, jak klaskają, bo ja kompletnie tego do dzisiaj nie łapię. Ja nie wiem, gdzie jest ten rytm. A rytm? Nie, to nie jest problem. Więc Kiki na czacie ci wyjaśnił, że człowiek dał w papę, bo po całodniowym nagrywaniu asystent nie był w stanie załatwić ciepłego jedzenia i zaproponował kanapki. Nie no. I za to się daje w ryj. Jest to powód do tego. To człowiek na poziomie daje w ryj, no. W papę. Też bym dał, oczywiście. Za kanapkę? Oczywiście za kanapkę, ale przecież to w ogóle... Przecież sobie wyobrażam Jezusa, nie? Tak przychodzi się mu ktoś kanapkę zamiast steku. Tak, on mówi, cały dzień nauczałem. Cały dzień nauczałem. Nie mogłeś upiec tej ryby i w pysk. I w ryj, nie? I w ryj. To jest podejście. To jest prawdziwe męskie podejście człowieka na poziomie. I Seris na czacie pisze, że Hubert klaskał u Rubika. Tak cię podejrzewam. To prawda jest? O, dziękuję Seris. Tak, tak. To jest... Masz mnie. Masz mnie. Się wydało. Idzę, no cóż, mamy 4 minuty do końca audycji. Jakbyśmy to podsumowali, Martin? Nie wiem, to zlazło. Ja chciałem tutaj o tym ganianiu za sławą powiedzieć, za pieniędzmi, za w ogóle ganianiem. Za tym sukcesem, bo my mamy... Chorzy jesteśmy w tych czasach na to. Patrz, Facebook powstał po to, żeby ludzie se mogli gadać, a skończył jako miejsce, gdzie się ludzie ścigają i konkurują o lajki. I do dupy taki świat, to musimy się leczyć z tego naprawdę. No nie, może ja mam tak, bo ja mam to, ja się muszę leczyć na pewno. I co, zmieniasz zdanie, że może motywacja jest ważniejsza od celu? Znaczy od efektu? Nie, nie jest ważniejsza od efektu, no ale efekt, mówię, że efekt jest zły. Efekt jest taki, że wszyscy ganiają za tym, nikt nie ma już przyjemności z tego, co robi. Nie, czekaj, ale sam lajki w sobie nie są celem, to jest jakiś środek znowu. Są celem dla ludzi, tak. Aha, czy sam sobie, czy tak pieniądze nie są już środkiem, piszesz, tylko są na celem? No zrozumiałem cię teraz. To jest to nagroda. W audycji udało ci się. Nagroda za pracę. Maciek przyszedł. Dla mnie pieniądze w ogóle nie są nagrodą, tylko są środkiem do celu jakiegoś innego, nie? Że musisz mieć te pieniądze, żeby coś tam. Ale same w sobie nie są celem. Lajki też nie. Maciek przybył. Maciek. Maćku, a dla ciebie lajki są celem? Dla mnie lajki? Jarasz się lajkami? No zawsze to miło, jak coś polajkuje, ale jakoś specjalnie się jakoś tak nie skaczę z radości, nie czuję jakiegoś spełnienia życiowego, że ktoś mi polajkował mój wpis albo zdjęcie, to bez przesady. A pisałbyś ciągle co tydzień, gdyby ci nikt nie chciał dawać lajków i nikt nie komentował? Ale ja tak nie piszę, więc nie za bardzo wiem. A blogi piszesz? Jakie to uczucie. Nie piszę blogu. Ale pisałeś. Nic. Pisałem? Nie pisałeś? Nie. Nie? Już pierwsze słyszę, ja miałem podcast. A podcast miałeś, a czemu przestałeś nagrywać? O. Nie miał lajków. Nie miałeś lajków i słuchalności, nie? Bo starzy podcasterzy mnie zniechęcili. Czym? Jak to? No, opieprzaniem za wszystko, więc sobie stwierdziłem, że a dobra, ja to rzucam, a poza tym nie byłem w tym zbytnio dobry, więc stwierdziłem, że lepiej tego nie będę robić, bo to chyba nie dla mnie. Znaczy, nie mówię, na jedno wychodzi, no to samo chodzi. Muszę być na poziomie i musi być sukces. Sukcesu nie było. Ale nie? Po co robić? Zaczynałeś? Czemu zaczynałeś nagrywać? No właśnie, czemu zaczynałeś? No. Bo chciałem mieć pretekst do komentowania innych podcastów, a tak się przyjęło jeszcze w dawnych czasach podcasterskich, że jak się miało, że można było jakby krytykować, jak się miało 10 odcinków swojego własnego podcastu i miało się jeden odcinek z wanny, więc w sumie musiałem coś zrobić. Żeby... Dobra, no ale fakt, że cię ktoś krytykował, nie zmieniło twoich możliwości krytykowania w swoim podcastie. Powinieneś więc dalej prowadzić to, bo to powód został ten sam. Nie, po prostu nie czułem się za bardzo w tym. Dobry. A poza tym sukces, zażądano ode mnie, żebym zapłacił za swoją stronę, a ja wtedy nie miałem konta ani nic, więc mi tak przepadło. Czyli to możesz prowadzić podcast w enklawie, masz za darmo, nikt nie będzie nic żądał. Chcesz? Dziękuję za propozycję, ale nie będzie sukcesu. Czemu nie? Po co? Nie chcę ludzi zanudzić. Cele musi... Patrz, ale teraz się ludzie interesują, a na teraz początku mieliśmy motywację. Musi być sukces. Bez sukcesu to nie. Nie smakuje. Nie ma szansu na sukces, nie ma to nic. Znaczy, nie chodzi o sukces, chodzi o to, żeby ludzie się nie nudzili, bo po co prowadzić podcast, gdzie ludzie się nudzą.
jest moje zdanie. Ale przecież to na siebie nagrywałeś, żeby, wiesz, mieć 10 odcinków. Wtedy tak, a teraz to tak, teraz to tak dla ludzi bym chciał. No, czyli widzisz, czy jednak priorytet się zmienił, a nagrałeś te 10 odcinków? Ty nie robisz dla ludzi, ty robisz po to, żeby ciebie ludzie ocenili dobrze. No. No nie, bo ja bym chciał robić podcast o historii, żeby ludzie się więcej o niej dowiedzieli, ale to... No to ich tak nauczysz. Bo się do tego nie nadaje, no skąd nie wiesz? Męczcie mnie. Nie o tym. Ale skąd wiesz, a zrobiłeś już jakiś odcinek o historii? Ja, nie, dobra, ale co będzie wskazywało na to, że się nie nadajesz właśnie? Że co, że powiedzą, że się nie nadajesz, czy że będzie mało ludzi słuchać, czy że nikt nic nie powie? Czy tobie się tak kiedy, wydaje? Kiedy będę wiedział, że się nie nadaje? No. Wtedy, kiedy ludzie uznają, że jest nudno. Ile a ludzi? To jest chyba najgorsze, co można człowiek powiedzieć o drugim człowieku, że jest nudny. No ale ile ludzi musi tak powiedzieć? No wystarczy, że jedna. Tak, a jak nie, cię, no znaczy 100 milionów cię słucha. Martin powiedziałby się tobie, że jest nudno? Oczywiście, no ciągle mi przecież. Też. To znaczy, no. Jak mnie słucha 100 tysięcy ludzi słucha piosenki, dorośli, a ja jestem tym. Jeszcze młodzieńcem. Dajcie mi spokój. Ja tylko wskazuję ci na to, żebyś wiedział sam, jak bardzo człowiek chce mieć sukcesu. Bo chce mieć, no ja chcę mieć, ja się do tego przyznaję i wyznaję wam, bracia i siostry, chcę mieć sukces i być sławny. A ty nie masz sukcesu, Martin? Nie. Nie? Prowadzisz odwyk, którego słucha... No tysiąc ile? Ludzi zmieniło to życie wielu ludziom, to nie jest no, sukces? No, mówisz do człowieka, co ma 14 milionów odsłuchań na YouTube. To nie jest dla mnie sukces teraz. Nie jest sukces? Nie. W porównaniu co jest sukcesem? No z milion. To jeszcze tak. Milion, czyli 15 milionów. No. Ale nie, no milion nawrócony. Czy może... milion odsłuchań. No widzisz, to jest pułapka sukcesu, że jak już masz jakiś, to potem możesz mieć już tylko większy, bo cała, jak masz mniejszy, to jest porażka względem no. Tego punktu odniesienia, nie? Nie, to nie jest sukces, nie. Nie? No i to jest ta pułapka sukcesu, zawsze będziesz czuł, że nie masz sukcesu. Ja mam takiego kumpla, który robi dużo jakichś takich eventów dla ludzi i mówi, że robi to po to, żeby właśnie ewangelizować ludzi, nie? Czyli krótko mówiąc, tam przekonywać ich do tego, że Bóg był i tak dalej. No i co? I widzę, że on teraz ma problem ze skalą, że on nie umie się zająć mniejszymi rzeczami, bo jak zrobiłeś coś dla 1000 osób, to potem dla 300 to już ci się nie chce, albo dla 10, dla jednego to już w ogóle. No. To jest kłopot chyba taki, że potem jest problem skali, nie? W każdym razie ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo chcemy mieć sukces i jak to nas strasznie nami kieruje. I teraz człowiek, który się uwolni od tego albo sobie uświadomi, że nie musi mieć sukcesu wcale, to nagle odkrywa bardzo fajną wolność i dużo przyjemności z tego, co robi, bo już nie ma ciśnienia, już mu przeszło. No. Więc na przykład jakbyś ty robił podcast teraz o historii, i byś nie miał tego ciśnienia na sukces, Maciek, to byś mógł robić dla 10 osób, wiedząc, że 100 osób uważa, że to jest nudne i by ci to w ogóle nie przeszkadzało. Bo 100 osób by było, bo te 10 osób, co by się cieszyło, by było właśnie tą przyjemnością, którą masz. Dobrze, Martin, to zatem ja zrobię ten podcast, ale wszystkie takie komentarze będę odsyłał do ciebie, bo to twoja będzie wina. To mnie też może odsyłać. Proszę, ja bardzo. Nie to. No ja też nie czytam, jak są jakieś takie... Oścista ryba jest na czacie, człowiek sukcesu, który na YouTube publikuje, czyli miejscu, gdzie sukces kwitnie, mówi, publikuje takie odcinki o krótkie o Biblii też. To polecam, jak ktoś nie zna, a lubi szybkie rzeczy krótkie. Mówi, że tak, że prawda, jak gdy zaczynałem, to moim celem było 2000 osób, do których mógłbym trafiać, a teraz chcę się iść dalej. Ambicja jest cechą ludzką. No 2000 osób już? Wow. To nie, to zaczynał, chciał mieć 2000, teraz to już dalej chcę. To jeszcze jest za mało. No widzisz, to jest sukces. No i problem jest w tym, że oścista ryba przestaje czuć satysfakcję i przyjemność z nagrywania, bo jest tylko 2000 ludzi. No i się chodzi o to, że teraz trzeba się z tego leczyć. Im szybciej, tym lepiej, bo to się potem nic tak chyba nie zniechęca, jak brak sukcesu dla człowieka, dla którego sukces jest ważny. No, w sumie. No. Masz tak. dwa wyjścia wtedy. Aj, tak. Albo zrobić sukces, albo musisz zrobić tak, żeby przestał być ważny dla ciebie. Aha. No, a nie, to twoje wyjście to jest najgłupsze, żeby nie robić w ogóle, bo to... Czemu masz przestać robić, jak robisz coś, co lubisz dla przyjemności twojej własnej i jeszcze parę osób
się podoba. Mam maturę, muszę się uczyć. No, ty masz zawsze maturę, jeśli potem może coś zrobię. Nie, ale będziesz miał studia i się będziesz musiał uczyć. Ja wam powiem, że matura, tak z tego co słucham ludzi, to jest rzecz, która najbardziej szkodzi w ich rozwoju. No. Oni tak się ograniczają z tej matury. Wiesz, co chwilę słyszę, nie robię czegoś, bo matura to, matura tamto. Ja też miałem maturę. Słuchaj, Hubert, masz maturę? No. A po co ją robiłeś? Nie wiem. Ja też nie wiem. To, ale to fajnie, jak ludzie, którzy mają maturę, mówią o tym, że matura jest niepotrzebna. To nie tak jest. Jakby człowiek, który się urodził, powiedział, że ten coś no tam to... z aborcją, że o, aborcja jest potrzebna, ale to powiedział już człowiek, który się narodził, więc w sumie nic mu do tego. Więc... Dobra, to studiów nie skończyłem, ale mówię, że studia są zbędne zupełnie, z czasem szkodliwe. Zależy jakie, nie? Nie mogę powiedzieć, że wszystkie, ale że są alternatywy dużo lepsze niż studia. I teraz powiedz, że jestem niewiarygodny, bo nie skończyłem studiów, tak? Ale ty tam chyba byłeś na drugim roku i ty je rzuciłeś, bo ci tak Bóg powiedział, więc nie, sobie to no jest to, trochę inne. Po pierwszym roku, pierwszych studiów, byłem na trzech różnych studiach w ogóle. Ale aha, żadnych nie skończyłem. O. No to ciekawe. To ciekawe. To co, przekonujące czy nie? Jakbym skończył studia, to by było. Nie, to nie jest ja absolutnie przekonujące. Ja ci mogę, Maciek, powiedzieć, że poszedłem potem na maturę z matematyki, bo wydawało mi się właśnie, że jest mi potrzebna. I okazało się, czy stwierdziłem po to, że to jest bez sensu, bo ja chciałem po prostu iść na inne studia i tak dalej, ale okazało się, że to jest bez sensu, że one są do niczego niepotrzebne, że one tylko cię stopują. Ty, słuchaj, ja maturę z matematyki mam obowiązkową. No nie chyba. Wiem, jak ty miałeś. Strasznie smutna historia. Chyba, że no, to ja prawo wiem. Albo medycyna, to może to inna sprawa. No, a na jakie poszedłeś? No na żadne, bo stwierdziłem, że to jest strata czasu. Aha. No bo była pewnie. Oścista no ryba ja, jeszcze jak mówię, ja miałam, że... czekaj, no to jeszcze mu tak powiem. Wiesz co, zobacz, jak miałem do wyboru iść na studia, nie wiem, z informatyki, nie? A ja w tym czasie, kiedy miałem iść na studia z informatyki, to ja już miałem sieć i coś tam robiłem i wydawało mi się, że z tego są lepsze efekty niż z jakichś studiów, że więcej się uczę, uczyłem się z klientami, uczyłem się, co to jest sieć, jak to działa, ciągnąłem skrętkę w zębach po dachach, no to było dla mnie ciekawsze niż studia. Na pewno na studiach bym się tutaj nie nauczył. Co tam? A wiesz, bo ja to ominąłem tak, że po prostu poszedłem sobie pracować równolegle ze studiami i ciągnąłem sobie skrętkę w tej pracy. Bo na studiach oczywiście nie było nic praktycznego, więc się... No. Tylko nie wiem, po co te studia mi były. Trochę głupi. Byłem, myślałem, że trzeba, to studiowałem, a żyłem równolegle. Nie, im jesteś starszy, tym bardziej widzisz, że to po prostu tylko marnowałem czas. Chyba tylko w korpo jakimś ma znaczenie. Tak, do jakichś dużych, wielkich... Mega, nie, no w korpo ma znaczenie. Ja tak, jaki zawód, no dobra. Jakiś potem, nie wiem, pokażą twoje CV przed radą nadzorczą i oni powiedzą, nie liczy się doświadczenie, tylko ten, że tam ma jakieś... Oścista ryba mówi, że studia są potrzebne do łapania kontaktów, tylko i wyłącznie. O, ja się zgadzam. Do łapania kontaktów są studenckie jest fajne. Najpożyteczniejsze na studiach jest łapanie kontaktów. Dobra. Dokładnie. Przynajmniej w Polsce. Nie wiem, jak tam gdzie indziej. Dobra, Maciek, kończymy. Audycję. Tak, kończymy, tylko ja jeszcze chcę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Więc jak ktoś nas słucha ze Szczecina, to zapraszam na 16.30 w tą niedzielę pod piwnicę Kany. Tam mamy spotkania odwykowe. Fajnie by było, jakby ktoś przyszedł nowy. O. To fajne, mamy spotkania, czytamy Biblię. Się bałem, że do kościoła zaprosisz. Że nie, to do kościoła. To mi ulżyło. Kościoły są nudne. Więc Kany to mi się kojarzy z winem. Kościoły są nudne. Czemu do Kany? Będzie wino, woda, coś takiego? Bez teatr Kany i oni mają bar też taki. Kany. To się pasuje, teatr Kany i potem bar. Tak. Idziemy do Kany. Ale jest za darmo wino. No u nas nie, u nas trzeba kupić. Ale... Do Kany Szczecińskiej. Tak, do Kany, więc tyle chciałem. Ja nie polecam, bo tam jest oszukana jakaś ta kana. Pierwszy cud. Trzeba płacić za winę. Za darmo było, a tu trzeba płacić. No tak. Dobra, to był Magmaciek. Tak. Cześć, na razie dziękuję, pa. Trzymaj się, Magmaciek. Do Szczecina was zaprasza on. Tak, co tam będzie teraz? Teraz to już jest koniec, już nie ma co... No już jest 5 po. Kończymy, możemy... Udało się o tym sukcesie chyba. Sukces, udało się o sukcesie, no właśnie. Że się nie udało. Nie, ja mówię tak, ludzie, leczmy się z tego wszyscy. Ja no, mam trzeba, problem trzeba. Z tym. Trzeba pamiętać, jaką się ma motywację, nie? Do to tego, nic nie się... da motywacja, no. Ja se pamiętam, jak robię piosenki, że jaką mam motywację, to nic nie daje, bo jak masz okazję, żeby robić coś dla słupków, statystyk, pieniędzy czy coś, to ta okazja cię zawsze zdominuje w końcu.
że tak naprawdę ona cię będzie kierować, a ty sobie będziesz wmawiać tylko, że robisz to dla Boga, dla satysfakcji, dla przyjemności, dla marzeń i tak dalej. Więc nie wiem, jak z tego wyjść w ogóle. Zrzec się powiem ci, jak to mówią w mojej pracy. Ja wiem, jak to zrobić. Tak szybko. Tak mówią w pracy? U mnie mówią zawsze szybko. Jak się pytam, jak coś zrobić, to mówią szybko. No, jak to w pracy. Tym się to różni od studiów. No jeszcze Michał, masz minutę. Cześć. Ja cześć, Michał. Dogrywka. Mam do was pytanie. Jakbyście się odnieśli do takiego podejścia do, czy to pieniędzy, czy jakichś lajków, kiedy zatraktujemy jako środek? O, przykładowo, że sporo ludzi ma takie podejście. Będę zarabiał dużo pieniędzy, a potem będę te pieniądze wydawał na jakieś boże rzeczy. Że będę bardzo często tak dawał słyszałem. Dużo na kościół, będę budował sierocińce w Indiach. Dobre tak rzeczy. Dużo ludzi tak mi mówiło, pamiętam. Tak zapowiadali. No i co byście o tym powiedzieli? Nie wiem, no trzeba poczekać, zobaczyć, czy wydadzą. No, z tych, co mówili, to ja żadnego nie znam, co tak faktycznie wydawali. No. Bo widocznie ja mają za mało jeszcze. Zawsze jest za mało. No, żeby wydawać na rzeczy jakieś takie. Rockefeller robił coś takiego, że on od początku, jak jeszcze tam był, nie był tym wielkim Rockefellerem, najbogatszym człowiekiem na świecie, tylko takim jakimś przeciętnym robolem w firmie naftowej, to 10% swoich dochodów oddawał na jakieś cele charytatywne i tak oddawał zawsze te 10% do końca życia. O. No to jest tak, jak Jezus mówił. Jak ktoś będzie wierny w małym, to będzie wierny w dużym. A ludzie, co chcą odwrotnie zrobić i mówią, no ja w małym co prawda nie będę tego robił, ale jak będę w dużym, to dopiero będę, to im raczej nie wychodzi. Ja przynajmniej nie znam takiego przypadku. Ja się uczciwie przyznam, że też oddaję te 10% i powiem wam, że dużo łatwiej jest oddawać z małych kwot. Niż z dużych? No tak. Z dużych powinno być łatwiej, nie? Bo bzdura to jest. Bo ci nie brakuje i masz więcej. No wiesz, to jest inaczej. No, ja mam tak, że im mam większą kwotę, to mam też większe wydatki, jakieś plany i ciężej jest oddać z tej dużej kwoty niż z małej. DD0 mówi, daj pan złotówkę na kieliszek chleba. O, to właśnie tak przy okazji, że koniec audycji. Dobra, no to dzięki Michał, to taka jest odpowiedź nasza. Dzięki, do zobaczenia, cześć. Na razie, dobre pytanie. Dobre pytanie. I na sam koniec powiem, że jak ktoś ma złotówkę na kieliszek chleba, to niech rzuci na Odwyk albo Radio Enklawa, to sobie będę mógł zapłacić te serwery, te domeny, te duperele i żyć. Jeszcze na piwo starczy. I będzie mógł myśleć o tym, co powiedzieć we wtorek. No bo to tak działa. A jak nie dacie mu, to pójdzie na etat. I po pewnym czasie stwierdzi, że nie ma czasu. Jak przestaną być ludzie nie będą wspierać, to pewnie, że pójdę na etat. No dokładnie, no tak to się skończy, nie? Więc... Mi się chce iść na etat. Nie wiem, jak uszanujcie, a mi się nie chce. Bo ty jesteś na etacie. To tak jest, wiesz? Ja już dawno nie byłem. Tęsknisz za tym, czego nie masz. Ale ty masz taki spokój, doceń to. No masz etat, masz stałe pieniądze, możesz sobie kalkulować. To jest super, to można planować. I właśnie to jest piękne, że można planować dużo. No ja nic nie mogę planować, ja mam wszystko na jutro, nie wiem. To jest właśnie fajne. Więc ja mówię, nie, to jest koszt. Ale widzisz, te plany są związane z głównym celem mojego życia. A jaki jest główny cel? Nie powiem, się wstydzę. Motor mieć. Tak, zmasz mnie. Wiedziałem, co jest. Dokładnie, całe życie wiesz ten motor. Po to jest na etacie. Dokładnie, po to, żeby mieć motor. Dobra, no więc życzę wam kieliszka chleba dzisiaj. Kieliszka chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tak. I zagryzki powszedniej też. I do następnego razu, a my jeszcze możemy posiedzieć z wami chwilę i popuszczać muzykę, jak Hubert ma czas. Czyli co, ja mogę posiedzieć? Czyli co, przełączamy się na już teraz, tylko i wyłącznie... Teraz się pożegnaj najpierw. Pożegnać się. No to słuchajcie, żegnam się z wami. Byliśmy Martin i serdecznie, ciepło i zachęcam was do tego, żeby wejść na stronkę Odwyku. Tak. W prawym rogu jest logo Odwyk Campu. Wejść tam na stronkę i zobaczyć, co się będzie działo w czerwcu. Dobranoc! Cześć!